Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, tej strony Kuba. Dzisiaj następny odcinek na temat Nurgla. Kulty Nurgla. Tam, gdzie subtelne środki prowadzące do zepsucia są nieskuteczne, niektóre kulty preferują podejście bezpośrednie. Choć Nurgle nie jest tak potężnym czarnoksiężnikiem jak Cinch, co jest źródłem wielkiej zazdrości Nurgla o swojego brata. Faktem jest, iż władca rozkładu włada sporą częścią wiatrów magii i udziela części swojej mocy swoim najbardziej lojalnym sługom. Ci, którzy wierzą w moc władcy rozkładu, sami mogą zapaść na nieuleczalną, magicznie stworzoną chorobę, by następnie móc nią zarazić swoich wrogów i wynagrodzić swoje własne sługi świeżym błogosławieństwem. Niektórzy liderzy kultów zagłębiają się w rzadko spotykane grimuary, których samo posiadanie jest równoznaczne z wyrokiem śmierci w granicach imperium. Studiując je, poznają szczegóły rytuałów, których przeprowadzenie wznosi magiczne szkwały, roznoszące śmiercionośne plagi. Wielu ludzi oskarża właśnie takich czarnoksiężników i wiedźmy o śmierć ich plonów, głód i różne epidemie. Kultyści, którzy stali się mistrzami tajnych rytuałów swojego boga, mogą także wzywać demoniczne sługi władcy rozkładu do rzeczywistości. Wzywanie demonów to niebezpieczna praktyka, jako że niekontrolowane istoty z królestwa chaosu są przyzwyczajone do mordowania wzywających je magów. Ceremonie z tym związane są długie i skomplikowane. Rytuałów zakończonych sukcesem jest niezwykle mało, a ich rezultaty i tak często są dalekie od zakładanych. To właśnie jeden z kultów Nurgla, zakon septycznego szpona, jest odpowiedzialny za katastrofę w Altdorfie w 924 roku imperialnego kalendarza. Niszcząca febra przetoczyła się przez miasto, powodując śmierć wielu mieszkańców. Jednak w pewnym momencie do kultystów dotarła wieść, jakoby kapłanki szalii były blisko wynalezienia na nią lekarstwa. W związku z tym kult przeprowadził niezbędne rytuały i przezwał nieskończenie wielką hordę Nurglond, by te wylały się z kotła umieszczonego w centrum ich piekielnego kręgu. Malutkie demony zabiły kolejne tysiące ludzi i tłumnie zaczęły siadać na dachu świątyni Szalii, która w wyniku obciążenia zapadła się, zabijając kapłanki szukające schronienia wewnątrz i niszcząc wszelkie nadzieje na stworzenie lekarstwa na zarazę. Infekcja Nurglond zniknęła jednak tak szybko jak się pojawiła. Nie wiadomo co stało się z kultystami. Gdyby nie starania koopłaństwa szalii, lekarzy, ich chirurgów i innych uzdrowicieli w następnych latach, imperium upadłoby pod plagami nurgla wieki temu. Słudzy nurgla nienawidzą intruzów i intrygantów przeszkadzających im w ich świętej pracy. Niemal za każdą stworzoną przez nurgla i jego sługi chorobę, sługi imperium odpowiadają lekarstwem. Zgodnie z tradycją ludu imperium, bogini miłosierdzia, Szalia, jest arcywrogiem władcy rozkładu i ze wszech miar stara się krzyżować jego plany. Z tego względu, do, do grona największych osiągnięć kultystów Nurgla zalicza się sprowadzenie na złą drogę lekarza, uzdrowiciela lub właśnie kapłanki Szalii, jako że to przez nich władca Plag może być w stanie doprowadzić do największych rzezi. Najbardziej zagorzałymi przeciwnikami Nurgla w Imperium są łowcy czarownic Sigmara, których praktycznie nie da się przekupić i odwieść od niszczenia kultów chaosu. Ich rządza do padnięcia winnego, który niejednokrotnie sprawiła, że usuwali przed swojej drogi osoby niewinne, sprawia, że są niebezpiecznymi przeciwnikami. Większość kultów Nurgla zapada się pod ziemię po usłyszeniu zwykłej plotki o śledztwie prowadzonym przez łowców czarownic, jednak nie zdaje się to na wiele, jako że ci pilni słudzy Sigmara są w stanie dotrzeć do najostrożniejszych organizacji chaosu. Po wyłapaniu kultystów, łowcy poddają ich torturom, przeprowadzają szybkie rozprawy sądowe i skazują ich na śmierć na stosie. Zwolennicy Nurgla mają niewielu sojuszników, jako że tylko najwięksi szaleńcy są gotowi na dobrowolne wystawienie się na działalność zarazy. Mimo to na najwyższych szczeblach drabiny hierarchicznej tych kultów można znaleźć grono ludzi, które utrzymują tajne kontakty ze skawenami. Szczuroludzie stanowią temat miejskich legend w całym Imperium, w związku z czym nie każdy wierzy w ich istnienie pod imperialnymi miastami. Samym skavenom jest to jednak na rękę. Bóg skavenów, tajemniczy Rogaty Szczur, podziela ideały Nurgla i również chciałby, by stary świat został strawiony w zarazie. Niekiedy Skaveni tworzą sojusze ze sługami władcy rozkładu, manipulując nimi, by rozwijać swoje własne mroczne plany. Nieostrożny lider kultu Nurgla, który zawiera pakty z tymi stworzeniami, bardzo często ginie zaraz po tym, gdy szczuro ludzie osiągną swój cel. Mimo to zazwyczaj skaweni unikają kontaktu z kultami Nurgla, wiedząc, że równie dobrze kult może nie chcieć się z nimi spoufalać, a zamiast tego zacząć ich zwalczać w rywalizacji o przestrzeń życiową. W związku z tym Skaveni nawiązują kontakty z kultami Nurgla tylko wtedy, gdy ich cele są zbieżne. Co zaś tyczy się relacji Nurgla i dzieci rogatego szczura, na ten temat nie wiadomo kompletnie nic. Na przestrzeni tysięcy lat nie powstała żadna opowieść ani legenda na temat kontaktu między nimi. Skaveni bez wątpienia ekscytują się, gdy mają możliwość zarażenia swoich ciał nowymi chorobami Nurgla, chcąc sprawdzić, jak zareaguje na nie ich pełna robactwa fizjologia. Demony Nurgla Demony nurgla są prawdziwie obrzydliwe z wyglądu i zwykłym śmiertelnikom robi się zwyczajnie niedobrze w ich obecności. Ich ciała pulsują zepsuciem, a wnętrzności wydymają się i wylewają przez krosty, wrzody i pryszcze na ich skórze podczas gdy ich ciała obmywa lepki, śmierdzący śluz. Jednak w kontraście dla ich obrzydliwego wyglądu, demony nurgla są niezwykle radosnymi, pełnymi energii istotami i zazwyczaj mają bardzo przyjazne nastawienie. Uwierbiają swoją pracę i czują wielką dumę z własnych osiągnięć, interpretując jęki uciśnionych przez nie istot jako ekspresję wdzięczności za ich starania. Do grana demonów Nurgla można zaliczyć: Nurglęta, malutkie, złośliwe i psotliwe demony, które zostały stworzone na obraz i podobieństwo swojego Boga. Niosących plagę, zgniłe, humanoidalne demony o cyklopim oku, tworzące legiony ojca plag. Drony plagi czyli niosących plagę, dosiadających ogromne, demoniczne muchy. Zgniłe muchy, kolosalne insekty, kryjące się w śmierdzących trzewiach ogrodów nurgla, należące do grona najobrzydliwszych dzieci władcy rozkładu. Bestie nurgla, istoty złożone z miękkiego, lepkiego, ale wytrzymałego ciała, o pajęczych i twarzach złożonych z wirujących, zielonych macek i silnym, biczowatym ogonie. Ropuchy zarazy. Przestrzate stworzenia przypominające orkowe paszczuny, które lękną się w stawach i kanałach śmiertelników w czasie inwazji demonów, a których paszcze są w stanie pożyć człowieka w całości. Wielcy nieczyści. Najpodlejsze z demonicznych sług, rujnujących mocy. Każdy z nich został ukształtowany przez nurgle osobiście, co przerośniętymi nosicielami nieznanych chorób, których rozkładające się ciała bulgoczą od nieustannie rosnących i pękających guzów. Zazwyczaj walczą przy pomocy zardzewiałych ostrzy, nazywanych mieczami plagi, o których mówi się, że gdy nie są używane, czekają na swoich panów u podstawy tronu Nurgla w królestwie chaosu, zamoczone w bajorach pełnych nieczystości. Wielcy nieczyści należą do grona najpotężniejszych demonów Nurgla i zazwyczaj działają w charakterze jego dowódców polowych w świecie śmiertelników, uosabiając radosną ojcowską naturę władcy rozkładu. I na dzisiaj to by było tyle na temat Nurgla. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.